Bank Żywności w Lublinie, ale także wszystkie banki żywności w Polsce angażują się w pomoc materialną, żywnościową, tam gdzie ona jest najbardziej potrzebna. Teraz zderzyliśmy się z kolejną sytuacją kryzysową, wojny na Ukrainie, w której wszyscy chcemy jakoś pomóc obywatelom ukraińskim, zarówno tym, którzy przyjechali do Polski, uchodźcom wojennym, jak również tym, którzy walczą o wolność naszą i waszą. Dzisiaj właśnie udało nam się przygotować transport na Uniwersytet do Lwowa, w którym znajdują się leki przygotowane przez panią poseł Gabrielę Masłowską, w którym to transporcie znajdują się też produkty żywnościowe, które były w Banku Żywności. I cieszymy się, że przy współpracy z panem prezesem Stowarzyszenia Czajnia może taki transport do Lwowa z Banku Żywności w Lublinie dotrzeć. Stowarzyszenie Czajnia, jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą, prowadzi ją od dawien dawna. Głównie była to współpraca z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy. W momencie rozpoczęcia się wojny na Ukrainie w dniu 24 lutego już na tym etapie byliśmy w kontakcie z naszymi partnerami z Ukrainy. Sytuacja aktualnie na Ukrainie jest dość kryzysowa. Jest problem duży z żywnością, szczególnie w miejscach, w którym są rozlokowani uchodźcy ze wschodu. Zachęcam też do przekazywania pomocy materialnej, jak i finansowej w celu wsparcia kryzysu humanitarnego na Ukrainie.